Cześć wszystkim. Dzisiaj Papa Smołczaria to go na ranku 6. Mimo że mamy dwa zamówienia specjalne, to ja jednak skuszę się i w dniu 8 zrobimy losowanie. I jedno z tych byłych zamówień wypadnie. Zaraz zobaczymy, które. Idziemy do koła. No, pierwsze moje losowanie w karierze losowanych zamówień specjalnych, że do wyboru są dwa. Ani jedno. Dobra, będziecie mieli taką nowość, nie? Że przy dwóch zamówieniach też mogę czasami zrobić losowanie. Wiadomo, że nie przy jednym, ale przy dwóch już owszem. I yogurt z espresso jest, okej. Okay. Dobra, koło ze mnie podjęło decyzję, sugar cream espresso. Tutaj możemy... Nie. Nie patrzymy na naklejki? Nie. Pytanie, czy ja chcę kupić dzwoneczek? Mogę w sobie kupić dwa dzwoneczki, zamiast kupować to. Albo kupić jeden dzwoneczek. Więcej, no bo jednak potrzebne są sloty dla dwóch zamówień, przynajmniej. Więc mogę zrobić sobie na przykład do 5. I teraz pozbieramy te 20 i wtedy kupimy tę pomocną dłoń do trafienia w espressach gwiazdeczki. Bo jak na razie nie jest to dla mnie uciążliwe, trafiać mi się udaje, więc skoro trafią, no to nie musimy tak robić, nie? Okej, jeszcze czapę ci zmienimy. W sumie paska to ci nie zmienię, bo nie mam na jaki. Chciałem zrobić tą naklejkę, która tu jest. Dobra, to nie zrobię tej naklejki, bo nie mam paska. Wiecie, o którą chodzi. 101 punktów, 1001 punktów, nie 101, do ranka 7. Czyli dzień 8 i dzień 9 ten rank będą wbijać. Jak jeszcze dzień 10, no to rank potrwałby wtedy 3 dni, jednak myślę, że potrwa 2 dni. Okej, dzień 8, halloweenowy, zaczynamy. Kaleb. I co jest? Okej, jest ten... mleko. Super. Zacznę od wstawienia zamówienia specjalnego, nie? Tylko tam, gdzie jest dzwoneczek, to lepiej wstawić. Mleko, a nie espresso, bo na espresso to dzwonek jest niepotrzebny. Tak było? Tak. Tam to trójkę, tu na dwójkę. Kaleby. A więc tu mleko ma być ciepłe, a tu espresso ma być na trójkę. Sami widzicie, no z tymi deskami problemu nie ma. Okej. Dzwoni do nas Austin, który ci na espresso zamawia, więc to zamówienie nasze długo nie będzie leżeć bezczynnie w naszym... naszym tutaj magazynku zrobionej kawy. Okej. Zaraz będzie jedno mu gotowe.
Jest to to zamówienie, które właśnie mam przed oczami. Jak to szło? Espresso, śliwka, mleko, karmel. A potem mleko z lodu. A potem na końcu jeszcze śliwka z cynamonem. Najpierw karmel, potem kostki lodu. Kanoli to jest, to ma być biały środek i cynamon. Pełno cynamonu w tym zamówieniu. Perfekt. Oliwia. Czyli mleko zimne, espresso na dwójkę, a mleko na trójkę. Czekajcie, źle. Tutaj trzeba... No nie potrzebujemy ten dzwoneczka do espresso, nie? I nie muszę pilnować mleka, skoro mogę zająć się czymś innym, a mleko będzie pilnowane przez... dzwoneczek. Możliwe, że nie będzie, nie polecą punkty za czekanie na Kaleba. Prędzej za to, że chyba espresso było za bardzo z boku niż na środku. Czekolada. Super, i cynamon. Teraz kanoli. Pytanie, dlaczego to kanoli zawsze muszę przesuwać, a nie może być ustawione to, co przy poprzednim wybrałem. No jeżeli nie powtarza się kanoli, to ok, ale jak się kanoli powtarza, no to trochę byłoby pomocne, jakby się przesuwało na kanoli, które było ostatnio wybierane. Tutaj pewnie cynamon nie wyszedł, bo tam trochę... nawet nie cynamon, tylko w kanoli tamta czekolada. To co myślałem, że punkty uciekną, to nie uciekło. Uciekło w tym drugim. Dobra, Sasza. Następne zamówienie będzie szóste, a potem będzie siódme. No nie było jeszcze telefonicznego zamówienia, to jedno takie będzie, a potem klauzurowe. Było jedno, a zawsze są dwa telefoniczne. Ale jak twórca wymyślił ten telefon, no to bardzo urozmaicił gierkę. Skoro to jest gierka na mobilna, na telefon, to dzwonek telefoniczny tu jest wskazany. W wersjach HD no to tam są zamówienia do stolika, a tu są zamówienia telefoniczne.
tu goła. Tam gdzie... Z wyjątkiem pizzerii HD, tak. Jedynie w pizzerii HD tam jest... Telefon. No bo pizzę do domu można zamówić, nie? Za to w każdym to go, jak jest co jest zamówienie na stolika, no bo jednak nie każdy to go ma w ogóle opcję, że jest drugi pracownik. Ale tam gdzie jest, to jest telefon w to gołach. A w tych komputerowych to jest stolik. Jak tam Olivia? Perfekcik. Tu już chyba wszędzie mamy 100% za... już 20 razy. A i tutaj jest tylko espresso i mleko. Ja tu chcę perfekt, skoro jest to takie łatwe. Tam coś się leje, tutaj nawet słychać. Nie przestało się lać. Espresso i mleko sojowe. No bo tak być. Jeszcze troszeczkę tego mleka trzeba wlać. I to jest zamówienie Saszy. Jest tak idealnie środeczek, no nie wiem czy to będzie, ale raczej tak. Kakao. Nie no, ja to tak dokładnie robię, że powinno być. No oczywiście, że jest perfekt. Jeszcze dwa zamówienia, może też wejdą perfekcyjnie. Wtedy tylko Kaleba, by nie było perfekcyjne zamówienie. Jojo, nasz Zorro. Pierwszy raz jak przychodzi, to od razu przychodzi w Halloween. Jemu to się trafiło, nie? Pierwsze zamówienie jakie ma, to może od razu Halloweenowe zamówić. I jakby w sumie tak na to spojrzeć, to nie mam co robić. Mleko właśnie się kończy. Zaraz poprawimy. I teraz już mam co robić, nie? Ja już powydawałem wszystkie zamówienia, które mogłem i teraz... Zajęcie mi się właśnie znalazło. Chociaż przez chwilę go nie było. Gdzie tam nie było? Zawsze mamy jakieś zajęcie. Jak nie wydawanie, to przygotowanie zamówienia. Jak się pracuje w restauracjach, to nigdy nie ma nudy. A jak jest nuda, to po prostu porządki się robi. Najsłabiej jest wymierzyć ten środek tym piankiem. Mi się wydaje, że za bardzo do boku, za bardzo do drugiego boku. Może się jednak okazać, że jak się piankę
opuści, to ten środek jest i go nie ma. Nawet jak się wydaje, że jest na środku. Dobra, i zaraz jojo, twoje małe zamówienie. Szybko nam to pójdzie. I perfekcyjnie nam to idzie. Jeszcze tylko jojo. Nie dajcie mi już. O. Mam nadzieję, że nie polecą mu za bardzo przegrzaną kawę. Ja tutaj jest espresso. Po espresso mają być dwa dodatkowe składniki. Czyli ten... gotowa roślinka. Nie wiem, czy to nie podleciało po boku. Chyba nie. Czekolada. I po tym mleku jeszcze jest topi. Jeszcze jest topi. Nie no, to jest spokojnie na środku. Jak będzie z boku, to będzie pianka odwrócona w którąś stronę, a jak jest nie jest odwrócona, to znaczy, że jest na środku i tak to można sobie sprawdzać, czy to jest dobrze. Jak będzie źle, to albo kawę robimy od nowa, albo wydajemy z tym błędem. Jednak pianki nie idzie usunąć, jak już się ją nałożyło. No właśnie, chwila zabrakła, jakby się przypilnowało, jaka to już byłby perfekt. A tak, dwa nie wyszły perfekcyjnie. Pierwsze i ostatnie. I teraz zamówienie, nie zamówienie, rank. Potrzebuję jeszcze... wiecie co? Drugie połowę punktów. Tutaj to mogę tylko w dół, mogę tylko w bok i mogę tylko w ten sposób, bo inaczej to wylecę z gry. A ja chcę wlecieć do gry, a nie wylatywać z niej. Dobra, więc do zobaczenia. Dzisiaj to było tyle. Halloween zaczęty, więc czas kontynuować. Cześć!